Siema, witajcie, z tej strony Lepa, a to na tropie retro. Zapraszam Was na prezentację zdobyczy z ostatniego czasu. Pierwsza gra to Heroes 3, dodatek The Shadow of Dead. To z okazji jubileuszu. Minęło właśnie 20 lat od czasu premiery trzeciej części Heroesów. Gry jeszcze żywej legendy, która zdobyła, nadal jest ogromnie popularna, jeżeli chodzi szczególnie o kraje Europy Wschodniej, gdzie wciąż są żywe rozgrywki, mistrzostwa polskie odbywają się, wciąż bardzo dużo ludzi gra w Heroesy. Jest to gra, do której bardzo chętnie się wraca. Sam od czasu do czasu rozgrywam jakąś mapę w Heroesach. Box pochodzi z amerykańskiej dystrybucji USA. Mamy tutaj drzewko technologiczne dla poszczególnych zamków. Tak nierówno światło tutaj pada, mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało, że uda się to ładnie ogarnąć. Tutaj jest installation, bon zniżkowy na grę, jakaś kolejna karteczka, sama płyta z dodatkiem, bo to w sumie dodatek, nie gra, dodatek, który wprowadził naprawdę fajne rzeczy, nowe artefakty, nowe kampanie i bodajże zamek żywiołaków, nie pamiętam, czy to wprowadził Armageddon Blade, czy właśnie Shadow of Dead, instrukcja w języku angielskim, tam na razie jest jeszcze w Stanach angielski urzędowym, oficjalnym, chociaż znaczna część mówi po hiszpańsku. Pamiętam to jak dziś, pierwszą rozgrywkę w Heroesów zaraz po premierze, to był rok 99 i chyba marzec, z tego co pamiętam. To było zaraz, może nie wtedy, od razu po samej premierze, w dniu samej premiery, ale tydzień, dwa po, jak tam trafiła do nas gra. I jak z bratem odkrywaliśmy poszczególne budynki, zamki, budynki, jednostki. Zwiedzanie map było czymś naprawdę świetnym. Jako fani drugiej części Heroesów naprawdę bardzo dużo czerpaliśmy z trzeciej części. Przejdźmy dalej do gier na Playaka drugiego. Pierwszą grą w sumie są trzy gry. Crash Tag Team Racing, Crash Twin Sanity oraz Crash Nitro Kart. To jest taki trójpak Crasha. Za 4 euro udało mi się to kupić. Z tego co się orientowałem, to wartość rynkowa jest dużo większa tego pakietu. Są trzy płytki, instrukcje są połączone chyba wszystkie trzy w jednym, ale są trzy płytki. Bardzo ciekawe wydanie. Taki action pack Crash Bandicoot. Cyclone Circus to druga gra, czwarta na PlayStation 2. Tutaj mamy dziwne wyścigi, dziwnych pojazdów. Tej gry jeszcze nie miałem okazji nigdzie poznać. Jakoś przypadkiem trafiło to do mnie, za niewielkie pieniążki pewnie, myślę, bo z tego co pamiętam, jak biorę coś zazwyczaj, czego nie znam, to biorę w jakichś niewielkich pieniążkach. I tutaj Ultimate Spider-Man w języku angielskim całość, komplecik, przygody Spider-Mana na PlayStation 2. Te dwie gierki nabyłem w cenie 3 euro za sztukę, prototyp 1, 2. W 1 grałem na PC-cie, 2 nie miałem szansy ogrywać. Przygoda z pierwszą częścią skończyła się gdzieś u mnie po 10 godzinach, troszkę mi się znudziło, powtarzalność tych misji. No zobaczymy jak 2 będzie wyglądała, zastanawiam sobie czy zostawić sobie to czy nie. Darkness 2 i to jest limitka, tak, limited edition, to już coś fajniejszego, jak limitowana edycja, dodatkowe jakieś kody. Ta limitowana edycja nie jest wcale mocno limitowana, ale jest coś fajnego, nie wiem czy zawiera zwykła edycja też, to są plakaty, o, ten z okładki znany i ten plakat w dobrym stanie, nie był powieszony nigdy. W dobrym stanie plakat, no. Ace Combat na PlayStation 3, też to jakoś tak przy okazji nabyłem. Od czasu, kiedy naprawiłem PlayStation 3, to co jakiś czas odpalam, sprawdzam jakieś gierki, których nie miałem okazji ogrywać. I te tytuły biorę głównie w celu sprawdzenia zagrania, a niekoniecznie zbierania wszystkiego. Dante Inferno, Go to Hell. W bardzo fajnej okładce, to jest takie rozkładanie, mamy dwie płyty, instrukcje, z tej strony taki obrazeczek, to na pewno zostawię sobie w kolekcji, te gry poprzednie na PlayStation 3 prawdopodobnie zagram, jeżeli jakoś mocno się w nich nie zakocham, to wymienię na coś innego. Na PC ta Prince of Persia 2 Trony, specjalna edycja, ta wersja specjalna oprócz gry tytułowej zawiera jeszcze tutaj Prince of Persia Warrior i The Sand of Time.
Jaski Czasu, w sumie trzy gry z tej serii. Skoro jesteśmy tutaj przy tej Prince of Persia, to tutaj poczekaj, ta gra poczeka, a tu miałem jeszcze gdzieś, o, tak. Pierwsza część Prince of Persia, płytka, która pochodzi z kolekcjonerskiej edycji, w sumie reedycji, bo pierwsza edycja to wychodziła na dyskietkach, a później w latach 90. wyszła właśnie taka kolekcjonerska wersja na płytce. To jest właśnie ta płytka. To naprawdę za niewielkie pieniążki udało się pozyskać, za 1 euro i to zupełnie w innym miejscu niż te Prince of Persia. Marvel Nemesis, czyli Rise of the Imperfects, to gra na Xboxa klasycznego, kompletne wydanie i z tego co widzę, okładka jest w języku holenderskim, gra jest po angielsku. Królik Bugs na VHS-ie. Byłem w jednym komisie bardzo daleko, w którym nic praktycznie nie kupiłem. Pojechałem, zmarnowałem pół dnia, żeby tam dojechać. Nic nie było po prostu. Tam kupiłem za 50 centów Królika Bugsa z tym założeniem, że po prostu raz obejrzę, już to nie będzie mi potrzebne, albo oddam, albo wyrzucę nawet, ale chętnie sobie obejrzę Królika Bugsa, bo naprawdę od czasu dzieciństwa nie oglądałem. Wolałbym w sumie coś z Hanna-Barbera, ale go nie było. Przejdziemy do gier na PlayStation 1. Syphon Filter 2. Gra podobna troszeczkę do Metal Gear Solid. Wszystko co być powinno, dwie płyty, instrukcja. Sleet Storm. Do tej pory posiadałem, no nie było to pierwsze wydanie to co posiadałem, bo było z serii Classic i miało tą małą okładeczkę taką. W tej chwili jest już z pierwszego otłoczenia wersja angielska. Instrukcja i płytka. Bardzo fajne wyścigi na skuterach śnieżnych i naprawdę gra jest bardzo miodna i chętnie w to się gra. Ostatnią grą na szaraka jest Oddworld Abe Exodus, druga część przygód kolegi Abe'a. Gra na dwóch płytach, niestety nie ma instrukcji. Język angielski, bardzo fajna sprawa. Flintstones na Mega Drive, przygody Freda. O, tak. Otwarte, zawartość kompletna, instrukcja w kilku językach, w tym angielski, kartridż bardzo zadbana, bardzo dobry stan, dołączy do kolekcji na Sega 16-bitową. Niech sobie tutaj zagrzeje miejsce, a tymczasem przejdźmy do sprzętów. Zacznijmy od tego. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły joystick, ale jak odwrócimy do góry nogami, to mamy tutaj dwa gwoździe papiaki. Ten Quick Joy, zastanawiacie się do czego są te gwoździe, ja się też zastanawiałem. Można nimi troszeczkę pokręcić na boki. Kiedy rozebrałem, bo nie mogłem wytrzymać ciekawości, okazuje się, że te gwoździe są do podtrzymywania tarczy od joysticka. Ten drążek, taką obwódkę ma plastikową. I normalnie trzymały to plastikowe jakieś takie dziadostwa, gdzie tych oryginalnych już nie było i ktoś postanowił naprawić to papiakami, gwoździami, znaczy może te gwoździe są troszkę większe niż papiaki, mają większą średnicę, więc ktoś pewnie je uciął, odciął takie kawałeczki. Ten wystaje na tyle, że przylepce tylne nie łapią. Ale o dziwo, naprawa okazała się skuteczna, więc czy jest głupia, to nie wiem, jeżeli coś działa, to czy jest głupie? Może nie do końca jakieś takie estetyczne, ale bardzo ciekawy, wyjątkowy joystick. Następny joystick Quickshot model QS131, średniej wielkości joystick, bardzo poręczny. Jeszcze nie miałem okazji go wytestować, czy działa. Jestem dobrej myśli, jak podłączę jakiś komputer z DB9, to wtedy sobie sprawdzę. Pad do Nintendo 64, pad o takim, kurczę, to jest zielony czy niebieski, trochę teal. Taki nie zielony, nie niebieski, półprzezroczysty pad. Co ciekawe, jest z przejścióweczką, dzięki której możemy odpalać gry z Game Boya. Transfer Pack to się zwie, w ten sposób to się wyjmuje, przystawka i właśnie dzięki tej przystawce możemy odpalać gierki z Game Boya klasycznego. Nie wiem, czy Color też pójdzie na konsoli właśnie Nintendo 64. Zadbany, nie jest porysowany, wygląda też, te przyciski wyglądają przynajmniej na niewyrobione, wszystko ładnie odbija jak powinno i padzik do Nintendo jest. To jest ostatnia rzecz z dzisiejszej prezentacji.
najwięcej. Więcej fantów nie pamiętam. Z wszystkich bardzo się cieszę. Co według Was jest zwycięzcą tego odcinka? Co tutaj można uznać za faworyta, najlepszą grę, najlepszą zdobycz? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was do pozostawienia okejki, do śledzenia kanału Lepa, do subskrybowania. To dla osób, które są tutaj pierwszy raz. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.